mamy wielki problem w życiu. No wszyscy, zdarza nam się w różnych sytuacjach życiowych, nie non-stop, codziennie, ale w różnych sytuacjach życiowych. A ten problem polega na tym, że bardzo chcielibyśmy być zawsze zrozumiani. Ja to na przykład, gdybym przyjechała na ten wykład i Jezus, jak oni mnie nie zrozumieją, to będzie moja porażka. Nie mogę tak myśleć. Zrozumcie mnie Państwo, mam wiele lat doświadczenia i będzie mi smutno, jak efekt będzie nie taki, jak sobie postawiłam, ale nie wolno tak myśleć, tak? To znaczy, jak się nie powiedzie, że trzeba pracować dalej, po prostu, tak? To jest punkt pierwszy. A więc pierwszy, nie zawsze wszyscy nas pokochają i nie wszyscy nas zrozumieją. I okay, właśnie ten drugi, przepraszam, nie zawsze będziemy zrozumieli i nie zawsze nas wszyscy pokochają. Jakie to jest trudne, jakie to jest trudne, jak jakaś pani wspomniana raz gdzieś na jakichś czasach, jedziemy, jakaś pani, która mnie pierwszy raz widzi, no raz tam wylatuje z jakimś określeniem, które jak strzała przebija nasze serce, bo powie, że jesteśmy, nie wiem, sapkiem czy tam co. Nie wiem, zmyślam, kompletnie zmyślam, nie? A my, jak ona mogła, jak śmiała, ja taka nie jestem przecież. Co trzeba zrobić? Następny punkt. Następny punkt, właściwie czwarty. Czwarty. Dobre relacje z najbliższymi. Ja tam to... Punkt trzeci jest oczywisty. Na tym czwartym jeszcze się chwileczkę chcę zatrzymać. To jest właśnie to. Otwartość, przede wszystkim otwartość na świat. Jak nas spotka pani, która nam coś takiego powie, to co mamy zrobić? Tak jak mówię, przymrużyć oko. W ogóle nie dyskutować, w ogóle nie wyjaśniać, w ogóle się nie tłumaczyć. Ale ponieważ powiedziałam, że jesteśmy jako społeczność bez braku wiary, jak nam ktoś coś takiego powie, to strasznie się chcemy tłumaczyć. Nie, przymrużyć oka, tak? No i ten bardzo istotny element. Czy ja już mam usiąść? Nie, tylko przygotowuję się. Do? Ja mówię na stojąco. Dobra, no rozumiem, ale słuchajcie się tam bardzo spokojnie, panie profesorze. Nie, jakoś na majówkę się nie spieszą, żadne. Spełnienie i radość życia kulturalnie, rozumiem, czyli macie już mnie dosyć. Dobrze, jeszcze... Mogę, tak? Nie, bo chciałam skończyć po prostu jeszcze takim modelem, który jest modelem dla każdego pokolenia. Amerykańskim modelem, ale treścią psychologiczną bardzo, bardzo sensowną. A propos owej równowagi, taką wskazówką, jak to wszystko, te zmiany w sobie dokonywać, na własny użytek, bo w końcu teraz wakacje, nie będzie żadnych wykładów, nowych ćwiczeń, nic, a chcemy fajnie spędzić wakacje. Proponowałabym ćwiczyć na co dzień taki fajny model, koncepcja work-life balance, która proponuje równowagę między czterema sferami własnego życia. Bardzo fajne sfery są to. Kontakt, praca, ciało, sens. Szybciutko, tak? Szybciutko. Kontakt, a więc wszystkie relacje, to jest to, o czym przed chwileczką mówiłam, tak? Różne relacje i co z nich wynika, więc oczywiście tam musimy zrobić miejsce pierwsze, istotne w naszym życiu relacjom i pracować nad nimi. To mogę tylko zachęcić do udziału w warsztatach, na czym szczegóły tego polegają, ale na pewno mogę dodać, w tych mniej istotnych relacjach nie zawracać sobie nimi głowy nadmiernie. Praca. Praca jest różna, jest praca domowa, jest praca na działce, tak, więc niekoniecznie okres zawodowy mogliśmy skończyć i nie pracujemy, bo coś zawsze możemy jeszcze robić twórczego. A więc wszystko to, co wiąże się z tą pracą, szczególnie młodym na przykład, można też przekazać. Tutaj równowaga między tym, co robimy, a z godnym zarobkiem za to, co wykonujemy, do czegoś uczciwie przygotowujemy, czyli tam kariera i tak dalej, i tak dalej. Ciało. No troszeczkęśmy tego ciała tu dotykali, że to ciało to nie jest sobie oddzielnie od naszych emocji, prawda? Ale zadbajmy wobec tego, może też nie wedle reguł kolorowych piśmidełek, które mówią rano sobie wklep tamto, a potem popołudnie sobie wklep tamto, na stopy taki krem, na uszy taki krem, na tamto taki. Mówię, ta równowaga, oczywiście ja nie mówię, żeby nie wklepywać, tylko równowaga, tam równowaga.
Odżywianie. Możemy mówić o żywieniu jako biochemik. Oczywiście też mówię na ten temat. Relaks, sport i tak dalej. No i punkt czwarty, o którym nieskromnie, nie wolno mi za więcej mówić, bo to nie moja działka, ale uważam, że bez tej działki z niej wszystko wynika i każdy winien tą działkę też w właściwy sposób uprawiać. Jak to będzie się wszystko wiązało z systemem wartości wyznawanych przez daną osobę, podejście do tych wartości. A więc oczywiście sens, co to znaczy sens? Sens, czemu żyjemy, dlaczego żyjemy, a co jest treścią mojego życia, po co i tak dalej. Współczesny świat się tym nie zajmuje. Jedziemy przez ulicę miast i oglądamy billboardy. Na jednym billboardzie jest komputer, na drugim rozebrana dziewczynka, a na trzecim jest jakiś mówca, który mówi: dbaj o przyrodę, nie? A jak jedno z drugim powiązać, nie wiemy. No więc właśnie proponuję takie powiązanie, żebyśmy myśleli o tych czterech sferach i je próbowali, te działki, jak nazwałam, tak, to jest koniec, już to byli. Utrzymywać w równowadze, tak? Zachwianie tej równowagi, przeskoczyłam chyba na koniec rzeczywiście, zachwianie równowagi, no też taki przykład specjalnie wypisałam, ale to jest bardzo logiczne. Jeżeli nadmiernie pracujemy, no to tak troszkę się miejmy pamięcią wstecz, prawda? Jak wracaliśmy z tej pracy, to mówię, ach, mamy tam jeszcze do kogoś zadzwonić, nie, już dzisiaj nie zadzwonię, nie mogę, to kolejny dzień mijał, znajomości się różne coraz bardziej były zachwiane, a dobre kontakty też należy podtrzymywać i pielęgnować jak roślinkę. Jak te kontakty są zachwiane, ktoś tam potem do nas dociera, ktoś mówi, że no znów ta Kowalska nie zadzwoniła, w ogóle nas zapomniała, taka niedobra, no to nas to strasznie dotyka, boli, jak zaczyna nas boleć, to już przypominam, że nasze serce to nasze emocje, zaczyna cierpieć nasze ciało, zaczynamy chorować, dostrzegamy bezsens życia za codzienną gonitwą. Więc trzymajmy się jakichś sensownych proporcji w własnym życiu. Nasz wiek skłania do tego, żeby był czas na refleksję, czy ja proponuję w każdym wieku, żeby jednak było trochę czasu na refleksję. Już teraz będą zupełnie ostatnie slajdy. To przez tą potrzebę równowagi, wedle tej koncepcji życia, takie zakończenie bardzo pozytywne, wakacyjne, chciałabym Państwu zadedykować. Mianowicie i współczesna medycyna, i różne inne zdobycze według teorii tej work-life balance powodują, że cykle życia ponownego zostały przesunięte. O co tutaj chodzi? No to szybciutko. Cykle życia ponownego. Obecnie 20-latka widzimy jako osobę pełną wagę. 20-latkowie tak naprawdę każą im wybierać, co ma robić po studiach, a on tak naprawdę jeszcze nie wie. 30-latek, no to jest osoba, która chce wszystkiego, a więc tu mamy do tego napisane, latem do życia. 40-45 lat, nie wiem, czy moi słuchacze, szanowni wszyscy, zarówno panie, jak i kobiety ze mną zgodzą się, jak obserwujemy współczesnych 40-45-latków, w tym panie, które wyglądają, jakby miały po 20, ale panów, którzy wreszcie wiedzą, czego chcą w życiu, to jest wtórny wiek dojrzały, tak zostaje to określone. To jest wreszcie człowiek, który może zakładać rodzinę, planować jakąś stabilizację życiową, bo już więcej wie, czego naprawdę życiu chce. No i teraz zbliżamy się do tych na czerwono, czyli naszych latek. 50-latek, osoba, która może budować swoją dorosłą wizję życia. Tak, proszę Państwa, wierzmy to. To jest właśnie to, co próbowałam w całym tym wykładzie mówić. Ta samouzdrawiająca osobowość, która poprzez samouzdrawianie siebie, możliwość eliminowania chorób, patrzenia na życie, postrzegania, daje szansę na życie mniej już, ale pełniej. Tak? Żeby wykorzystać każdą chwilę w sposób sensowny i właściwy. Na 60-latek, jeszcze bardzo pięknie ta teoria zakłada, to jest osoba, która jest w drodze do pełni. Będzie przy jednym pewnie określeniu będzie pewna wątpliwość, ale ja też to postaram się szybko odparować. Niewątpliwie mądrość winna być naszym atutem. Niewątpliwie dojrzałość winna być naszym atutem. I trzeci element, sprawność fizyczna i co?
Ja dokończę. Powinna być naszym atutem. Cisza? Zgadzacie się ze mną, tak? No super, no po prostu super. No więc to była właśnie ta dedykacja. I moja maksyma, żyjesz pełniej, kiedy się zmieniasz. Znaczy nie moja, nie ja ją wymyśliłam, żeby się omówić, że ja to wymyśliłam. Pełniej to nie znaczy szybciej. Pełniej to znaczy smakując życie. Dedykuję to Państwu na nadchodzące wakacje. Jeśli Państwo kiedykolwiek będziecie chcieli się ze mną spotkać, żeby któryś z Państwa poszerzyć, uczynię to z przyjemnością. Dziękuję bardzo.